Osmoza to przechodzenie cząsteczek wody przez selektywnie przepuszczalną błonę białkowo-lipidową. Cząsteczki wody zawsze przechodzą z roztworu o niższym ciśnieniu osmotycznym do roztworu o wyższym ciśnieniu osmotycznym. Wyobraźmy sobie, że roztwór zawierający dużą ilość jonów jest oddzielony od czystej wody przez błonę plazmatyczną. Ta błona jest przepuszczalna tylko dla cząsteczek wody, a jony w ogóle nie mogą przez nią przechodzić. Roztwór zawierający jony ma wyższe ciśnienie osmotyczne niż czysta woda i dlatego cząsteczki wody przechodzą do roztworu jonów. Widać, że w miarę trwania osmozy zwiększa się objętość roztworu zawierającego jony i zmniejsza się objętość wody znajdującej się po drugiej stronie błony biologicznej.